24 lutego minął rok od agresji Rosji na Ukrainę. Na ten szczególny dzień ukraińska młodzież razem z polonistkami Grażyną Szypułą i Wioletą Wiśniewską-Fudalą przygotowała prezentację o swoim kraju, języku i obyczajach zatytułowaną Ukraina bliska i daleka. Pracujemy z młodzieżą z Ukrainy na zajęciach dodatkowych. Uczymy ich języka polskiego dwa razy w tygodniu. No i między innymi właśnie na tych zajęciach zrodził się pomysł, żeby przybliżyć społeczności uczniowskiej kulturę naszych sąsiadów. Ukraina jest bardzo blisko, przecież z Ropczycy jest około 130 km do zachodniej granicy Ukrainy. Ale czy tak naprawdę dużo wiemy o Ukrainie? Właśnie chciałybyśmy tą naszą wspólną taką inicjatywą razem z młodzieżą przybliżyć uczniom naszej szkoły zarówno wiedzę o Ukrainie jako państwie, ale także o historii, o języku, o zabytkach, o obyczajach. Wykorzystałyśmy do tego dzień dzisiejszy, czyli 24 lutego, bardzo taką smutną i poważną datę i na pewno szczególną dla naszych uczniów. Chciałyśmy, żeby w tym dniu szczególnie im okazać wsparcie i solidarność z nimi, bo na pewno bardzo głęboko przeżywają pierwszą rocznicę wybuchu wojny. Spotkanie stało się szansą, aby opowiedzieć o kulturze naszych uczniów, którzy są członkami społeczności zespołu szkół. To ważne, aby w tym dniu okazać im wsparcie, solidarność. Mieliśmy okazję zaobserwować, jak barwna, kolorowa, piękna jest kultura Ukrainy. Dla naszych uczniów to też było ważne, aby ich rówieśnicy, koledzy z klasy, nauczyciele mogli im towarzyszyć i zobaczyć, jak wygląda Ukraina w takiej soczewce, bo to była taka podróż poprzez tradycję i kulturę. Na spotkaniu obecna była Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Wiem, że jesteście w najlepszej szkole, w powiecie, jeżeli chodzi o szkołę zawodową, nie tylko w największej, ale i w najlepszej. Także życzę Wam, aby ten pobyt dalej przebiegał w taki sposób, abyście mogli rozwijać tutaj swoje zainteresowania, marzenia, ale również, aby Wam towarzyszyła na co dzień tęsknota za krajem, bo tylko ta tęsknota może wzbudzić i może ziścić to marzenie, a to marzenie chyba jest jedną dla nas wszystkich, aby Ukraina była wolnym krajem, bo wolność Ukrainy i pokój na Ukrainie to również gwarancja bezpieczeństwa dla naszego kraju. Po krótkim, lecz poruszającym filmie wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili ofiary wojny. Następnie zostali zaproszeni w wirtualną podróż po Ukrainie. Mogli posłuchać języka ukraińskiego i dowiedzieć się m.in. co to jest Wierzbowa Niedziela, Wodny Chrzest czy Stary Nowy Rok. Utalentowani młodzi ludzie zaśpiewali również kilka piosenek. Posyłała mnie maty do Kryny. Роман воли на пумбага на воду витяга. Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, гриця шапка долиця, люблю гриця молодця. Po zakończeniu prezentacji uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami zatytułowanym Co ty wiesz o Ukrainie? Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnego pamiątkowego zdjęcia.